Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Ekspresu Frankowiczów. Mamy 14 listopada, a więc wszyscy powinniśmy być zadowoleni i wypoczęci, no bo jesteśmy po długim weekendzie. Ze mną tradycyjnie jest Kamil Kwiatosik oraz Zbigniew Urbański. Drodzy Państwo, rozpoczynamy od super informacji. Kolejna wygrana członka społeczności Życie bez kredytu. Ile lat dręczyły go banki, powiedz mi? 13 lat. Aż 13 lat bank dręczył klienta, który trafił do nas dopiero półtora roku temu. Natomiast no wcześniej w jakiś tam sposób starał się bronić. Jak widać, tylko skuteczne postępowanie przeciwegzekucyjne bankowego tytułu egzekucyjnego, jego uchylenie doprowadziło do tego, że sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał wyrok w pierwszej instancji, który w zeszłym roku zapadł właśnie na podstawie naszego powództwa, co spowodowało jednocześnie, że cała historia z dochodzeniem roszczeń względem naszego klienta Frankowicza, członka społeczności Życia bez kredytu, zakończyła się, no i może po tylu latach spokojnie już cieszyć się z tego, że bank nie jest w stanie nic mu zrobić, w szczególności biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności związane z tymi, powiedzmy, no, bardzo niemiłymi zdarzeniami, które miały miejsce przez te już ponad 10 lat, czyli te 3 lata wstępnej, można powiedzieć, bankowej kanonady argumentów odnośnie tego, że kredytobiorca powinien oddać jakieś pieniądze, a tutaj się ukazuje po 13 latach, czyli po półtora roku procesu i tych wcześniejszych próbach udowodnienia, że jednak ten bankowy tytuł egzekucyjny jest niekonstytucyjny, że jednak nieruchomość pozostaje wciąż w rękach członka społeczności Życia bez kredytu, a umowa jest nieważna i to jak zwykle na zasadzie teorii dwóch kondycji. Po tym dość nietypowym wstępie, bo długim, przechodzimy do skrótu newsów, którymi zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Rośnie inflacja. W październiku wyniosła 6,4%. Fed ogłosił stopniowe ograniczenia zakupu obligacji docelowo o 15 miliardów dolarów. Santander bez ugód dla frankowiczów. Liczba pozwów przeciwko bankom w sprawie kredytów frankowych rośnie około 4-5 tysięcy miesięcznie. Banki pozywają frankowiczów. Kolejna wygrana członka społeczności Życie bez kredytu. Zapraszamy do obejrzenia fragmentu najnowszego odcinka programu Katarzyny Urbańskiej Okiem byłej frankowiczki. Kolejne prawomocne wygrane członków społeczności Życie bez kredytu. ING, mBank, książka Droga do życia bez kredytu, historie prawdziwe jest już dostępna w wydaniu audiobooka. Odpowiedzi na pytania internautów. Rozpoczynamy od tematu, który chyba jest ważny dla wszystkich Polaków, ale szczególnie dla frankowiczów, bo mamy najnowsze informacje o rosnącej, nie wiem, czy nie powiedzieć galopującej inflacji, która ma wpływ na portfele nas wszystkich. Co się dzieje, Kamil? Dokładnie tak. No, oczywiście inflacja po pierwsze przekłada się na osłabienie złotego, a skoro osłabienie złotego to wzrost franka, zważywszy jeszcze na ruchy, które mają miejsce za oceanem, tak? Ponadto oczywiście inflacja dla tych, którzy zastanawiają się nad ugodami oferowanymi przez banki, ja bym to nazwał nawet pseudo-ugodami, jest również bardzo trudna w perspektywie przyszłych potencjalnych rat, gdyż pamiętajmy, że banki chcą zamienić po prostu te kredyty na kredyty złotówkowe, a dziś bardzo niski WIBOR w perspektywie najbliższych miesięcy, lat będzie najpewniej dużo, dużo wyższy, chociażby porównując to do poprzednich lat, jest szansa, że taki WIBOR będzie wyższy o kilka punktów procentowych, nawet mówi się o 6%, co będzie prowadziło jednak do nawet dwukrotnego wzrostu raty odsetkowej, czyli dzisiaj, jeżeli Państwo płacą w kredycie frankowym ratę powiedzmy 3000, to z perspektywy wzrostu WIBOR-u i tej galopującej inflacji, o której mówiłeś, może się wydarzyć tak, że ta rata będzie wynosiła łącznie około 4,5 tysiąca, czy nawet więcej. Czyli to jest oczywiście kolejny, można powiedzieć, myk ze strony banków, które chcą tak sobie skonstruować, wyjść z tego nieuczciwego kredytu, aby w przyszłości ta konstrukcja ugody polegała na jeszcze większym zysku. Także pamiętajcie, że banki nigdy nic nie zrobią takiego, co byłoby korzystne dla frankowiczów. Zawsze zrobią to tak, aby było to korzystne dla nich.
Ale złe informacje, też wspomniałeś o tym, napływają do nas ze Stanów Zjednoczonych. Fed ograniczył, czekaj, jak to dokładnie jest, ograniczył zakup obligacji docelowo aż o 15 miliardów dolarów. Tak. Czy to też ma wpływ na sytuację frankowiczów? Tak, oczywiście, no to pokazuje, że rynki będą uciekały od przede wszystkim inwestycji w emerging markets, czyli w takie właśnie miejsca jak Polska, biorąc pod uwagę to, że brak, a raczej zakończenie tej puli drukowania pieniędzy za oceanem będzie miało przełożenie oczywiście na spadki. Tutaj mówimy przede wszystkim o spadkach wartości tych aktywów mniej płynnych, takich jak właśnie chociażby złotówka. Czyli jak dodamy pędzącą inflację, jak dodamy do tego również to, co się dzieje generalnie na zachodzie, no to mamy przepis na rosnący frank i to niestety w perspektywie wielu, wielu najbliższych miesięcy, bo pamiętajmy, że te ograniczenia skupu mają trwać aż do połowy 2022 roku, więc to perspektywa kolejnych kilku miesięcy ze wzrostem kursu franka jest na pewno niekorzystna dla frankowiczów, chyba że założymy, że tego rodzaju sytuację wykorzystamy w momencie składania pozwu. Bo pamiętajmy, że jeżeli spłacaliście Państwo częściowo przynajmniej swoje raty we frankach, to w momencie składania pozwu przeliczamy te franki według kursu, który jest na dzień dzisiejszy, czyli powiedzmy 4,40, czy tam będzie wyższy kurs, i wtedy dolicza się to do spłaconego kapitału i jeżeli ten kapitał przekracza ilość wypłaconego pierwotnie kapitału przez bank, no to możemy w ogóle zawiesić płatność tych kolejnych rat. Czyli dla Państwa z jednej strony oczywiście ci, którzy będą dalej płacili te raty, jest to sytuacja niekorzystna, ale dla tych, którzy zdecydują się na postępowanie sądowe, to oczywiście można zablokować płatność poprzez złożenie pozwu z zabezpieczeniem roszczenia, a właśnie przewrotnie ten wysoki kurs działa tutaj na korzyść. Myślę, że dla wielu frankowiczów taka opcja właśnie jak zaprzestanie spłacania no tego horrendalnie wysokiego kredytu, który będzie coraz wyższy, rata kredytu będzie wyższa, no to jest to jak spełnienie marzeń, prawda? Ale też i zadłużenia, bo przecież wiemy, że przy takim franku trudno jest sprzedać nieruchomość, tak? W związku z tym, że bank wymyślił sobie wirtualne zadłużenie we franku i mnoży to przez dzisiejszy kurs franka i to oczywiście powoduje niestety albo bardzo często, niemal zawsze te takie dosyć duże zadłużenie względem po pierwsze pierwotnego, bo kto to widział taki kredyt, żeby po 13-15 latach rósł zamiast maleć, tym bardziej, że większość frankowiczów już spłaciło kapitał, a z drugiej strony oczywiście ryzyko tego, że to dalej będzie rosło. My wielokrotnie rozmawialiśmy na antenie naszego kanału Życie bez kredytu na YouTubie, zresztą zachęcam do subskrypcji, a chociażby z ekonomistą, wybitnym ekonomistą Markiem Zuberem o tym, jakie są realia, czyli przesłanki są na dzień dzisiejszy takie, że zarówno Rada Polityki Pieniężnej, jak i wszystkie makro okoliczności no, niestety wpływają na to, że ten kurs ma bardzo duże możliwości dalszego wzrostu i ten margines jest w zasadzie bardzo bliski tych kolejnych rekordów, bo jak wiemy, rekordy już zostały pobite z tych poziomów, które były covidowe. Pamiętajmy, że poziomy covidowe prawdopodobnie miały być tylko na jakiś czas, tak? A się okazało, że wróciły i przebiły nawet te poziomy na franku, także no nie jest to zbyt korzystne dla osób, które dalej będą spłacały kredyt. Również nie jest ta inflacja korzystna dla osób, które chcą zawrzeć ugodę z bankiem bazującą na oczywiście WIBORze, bo ten WIBOR będzie również rósł i to do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast pamiętajmy, jeżeli jesteśmy już przy ugodach, że banki również nie informują o tym, że za podpisanie ugody trzeba będzie zapłacić podatek 17 lub 32% właśnie za rzekome umorzenie, rzekome mówię dlatego umorzenie, no bo nie ma umorzenia czegoś, co jest nieuczciwe, tak? Natomiast banki oczywiście w swoim, powiedzmy, całym tym wymiarze pseudopomocy nie mówią o tym i proszę zwrócić uwagę, że każda ugoda, czy to w ramach mediacji, czy czegokolwiek innego, będzie zawsze pozasądowa oczywiście, będzie przedmiotowo opodatkowana. Zupełnie inaczej sytuacja ma się z ugodami sądowymi, które będziemy proponowali bankom, bo banki będą już na pewno pod ścianą w ciągu kilku najbliższych miesięcy, czy też wyrokowi sądowemu, bo takiemu również nie można zarzucić jakiegoś podatku, bo mamy tutaj zwrot nienależnego świadczenia. Ale teraz ważna informacja dla wszystkich klientów banku Santander, który to jak na razie no, nie przedstawia i nie planuje nawet przedstawić
ugód frankowiczom, zaproponować takich ugód, przynajmniej tak wynika ze słów zarządu. Bank nie jest operacyjnie gotowy, tak określili to, choć prowadzi testy wielu wariantów porozumień. Ile ma Santander Bank Polska? Ma hipoteki frankowe warte blisko 9,2 miliardy złotych, co stanowi 6,1% całego portfela kredytów brutto. Tak, tak, tak. No, generalnie bank ma ogromny portfel kredytów banku Kredyt Bank byłego, który przejął. No oczywiście jest to drugi bank co do wielkości na giełdzie polskiej, także tutaj giełda papierów wartościowych jest też pewnego rodzaju wyznacznikiem tego, jak te banki sobie radzą z perspektywy, powiedzmy, dotychczasowych odpisów wynikających ze spraw frankowych. I z jednej strony banki się cieszą ogromnie, że WIBOR rośnie, bo dla nich to jest, tak jak już dzisiaj mówimy, ogromny zysk. Przecież już same banki szacują, że wzrost WIBOR-u tylko o 1,5 punkta procentowego prowadzi do zwiększenia dla całego sektora zysków o 6 miliardów złotych. A wiemy, że ten wzrost może być 2-3-krotnie większy, więc proszę zobaczyć, jak dużo banki zarabiają na wzroście WIBOR-u i jak dużo przy okazji zarobią, jeżeli ktoś podpisze ugodę na takich niekorzystnych warunkach, ugodę pozasądową. Także absolutnie w moim przekonaniu Santander wcześniej czy później, jak już ten WIBOR wzrośnie, będzie na to gotowy, bo po prostu będzie więcej chciał zarobić, jak to każdy bank niestety. Natomiast no, nie jest to absolutnie w moim przekonaniu realne, no bo jeżeli spojrzymy na Millennium czy na PKO, to w zasadzie nikt, kto jest z pełna rozumu, jest w stanie zakwestionować, zrozumieć, że tak powiem, to w jaki sposób działa taka propozycja ugody, no nie podpisze takiej umowy, bo ona jest nie tylko, że niekorzystna, ale nawet można powiedzieć jeszcze gorsza niż to, co do tej pory jest w ramach kredytu frankowego, a taki można chociażby w bardzo prosty sposób unieważnić na zasadzie teorii dwóch kondycji, bo pamiętajmy, że mamy nieprzerwaną serię wygranych. Ale Bank ING Śląski, Bank Śląski oferuje możliwość zmiany kredytu frankowego na złotówkowy. Oni zdecydowali się na to od 25 października. Tak, to znaczy no bank zawsze to proponuje, bo to jest właśnie rodzaj takiego poziomu ugody, tak? Czyli jeżeli zamieniamy kredyt na kredyt złotówkowy, no to bank może sobie zaksięgować z tego tytułu zyski polegające na WIBORze. A WIBOR no oczywiście jest dużo wyższy, dlatego dla banku jest to dodatkowa, niezmiennie rzecz ujmując, korzyść. Natomiast trzeba pamiętać, że bank w żaden sposób nie reaguje na realne obniżenie zadłużenia, tylko bank robi to w taki sposób, żeby te zadłużenie było bardzo podobne, a przy okazji jeszcze należy będzie również zapłacić podatek od tego. Z drugiej strony też ING robi to przede wszystkim dlatego, że to bank, który niemal w ogóle nie udzielał tych kredytów, wobec tego robi to tylko i wyłącznie wizerunkowo, bez żadnych realnych bez żadnego realnego wpływu na pakiet w ogóle wszystkich kredytów, bo z tego, co pamiętam, to ING udzielił poniżej 1% takich kredytów, więc jest to czysto medialna zagadka, dlaczego bank chce, a dlaczego nie ma to żadnego wpływu na cały portfel kredytów. Czyli my też połknęliśmy ten haczyk, bo o tym mówimy. Musimy informować o wszystkim i tłumaczyć, jak to wygląda realnie. Tak? Tak jest. Drodzy Państwo, Związek Banków Polskich informuje, że liczba pozwów przeciwko bankom w sprawie kredytów frankowych rośnie miesięcznie około 4-5 tysięcy, czyli przyrost aktualnie, tak wynika przynajmniej, szacuje się, że jest to około 70 tysięcy spraw przed sądami. To znaczy tak, oczywiście jakbyś przeczytał drugą stronę, z czego zaledwie 2%, tak. I to jest, 6% jest drugiej instancji. Polega to na tym, tak, polega to na tym, że oczywiście Związek Banków Polskich jak zwykle kłamie, dlatego że ta statystyka nie dotyczy ostatnich spraw, ostatnich miesięcy, tylko prawdopodobnie jest jakby średnią z ostatnich 5 lat, tak? Jeżeli przyjmiemy sobie taką średnią, no to faktycznie można się okazać, że te dane są prawdziwe. Natomiast jeżeli przyjmiemy dane bazujące na aktualnym trendzie, to trend jest taki, że do sądów wpływa 10 tysięcy pozwów miesięcznie, a w apelacji tych pozwów jest już około 20-30%. Mówię wprost, że Związku Banków Polskich no, nie do końca uczciwie informuje o tym, jak wygląda stan faktyczny, dlatego że pamiętajmy, że jeszcze niespełna pół roku temu Związek Banków Polskich kłamał, mówiąc, że banki wygrywają większość spraw, co oczywiście jest nieprawda.
prawdą. Było zawsze tak, że to są dane, które są przedstawiane w sposób wybiórczy, a przez to również kłamliwe. No, jeżeli podamy sobie statystykę opartą na nieznanych założeniach albo na bardzo małej próbie, no to oczywiście wtedy wychodzi taki, a nie inny mechanizm, który jest przekazywany później prasie, a niestety dziennikarze bardzo często, przepraszam, jeżeli kogoś bym tutaj uraził, ale no, ślepo przypisują to, co mówi jeden czy drugi podmiot, a ten podmiot w ogóle nie robi tego w sposób rzetelny. W moim przekonaniu dziennikarstwo powinno wyglądać tak, że ktoś, kto dalej publikuje jakąś informację, powinien ją sprawdzić u źródła. Zweryfikować. Tak. Natomiast no, tłumaczenie jakby poprzez to, że Związek Banków Polskich czy KNF podał jakąś tam daną, to jest żaden dokument, żadna informacja. Jest to po prostu ich stanowisko jako instytucji, które popierają banki w swoich nieuczciwych procederach, zresztą które są odpowiedzialne za te nieuczciwe procedery, bo jak wiemy, chociażby KNF został wprost w raporcie Najwyższej Izby Kontroli wskazany jako główny winowajca tego, że te produkty weszły, że nie zastosowano tutaj przepisów wynikających z ustawy zasadniczej, czyli konstytucji, o czym też już wielokrotnie mówiliśmy, można przeczytać u nas na ten temat wiele dodatkowych materiałów. Także no tutaj absolutnie dane są, oczywiście to i tak jest sporo, tak, bo jakbyśmy rozmawiali na temat pozwów 4-5 tysięcy miesięcznie 2-3 lata temu, no to byłaby jakaś i tak imponująca kwota i ilość pozwów. Natomiast na chwilę obecną, no absolutnie jest to dużo więcej w tym roku, a jeszcze przecież rok się nie skończył, mamy już znacznie ponad 70 tysięcy złożonych pozwów, ale tylko w tym roku. No a co, szanowny Związku Banków Polskich, przez poprzednie 4 lata się działo nic, więc taka jest odpowiedź na to pytanie. No ja to powtórzę, żeby nikt tego nie przeoczył. Związek Banków w tej statystyce kłamie. A my przechodzimy do Rzeczpospolitej, która donosi, że coraz częściej banki przysyłają frankowiczom nie tylko wezwania do zapłaty, ale no, niestety też pozwy. Jak byś to skomentował właśnie? Jak odnieść się do tych pozwów? No pierwszy raz słyszę. To znaczy żaden z członków społeczności życia bez kredytu nie dostał nigdy żadnego pozwu. Co więcej bym powiedział, że banki straszą tym już od wielu, wielu lat, przynajmniej od 3, z tego co pamięć mnie nie myli, ale jeszcze właśnie nigdy czegoś takiego nie było. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim bardziej się opłaca bankom straszenie, bo dotyczy to dużej grupy ludzi, niż składanie pozwów z uwagi na to, że jeżeli ten pozew będzie oddalony, no to bank już nie będzie miał czym straszyć, wręcz odwrotnie. Będzie informacja, że bank nie ma żadnych podstaw prawnych ani przesłanych do tego, żeby faktycznie takie powództwa wytaczać. Wobec tego ja osobiście nie widziałem ani w stosunku do takich pozwów wytoczonych w stosunku do członków społeczności życia bez kredytu, ani też nie widziałem żadnych innych spraw. Nikt się z czymś takim nie zgłosił, a przecież nasza społeczność liczy ponad 30 tysięcy frankowiczów i zapewne bym o tym wiedział, więc znowu do dziennikarzy. Jeżeli coś drukujecie, to sprawdźcie, poproście chociażby o kopię pozwu bez danych, żeby była zanonimizowana, żeby chociażby sygnaturę ktoś podał. My podajemy sygnatury, mówimy jak wyglądają sprawy, opisujemy te sprawy, to jest wszystko zgodnie z prawdą, można to zweryfikować. Czy robią tak banki? Raczej nie. A my przechodzimy do wydarzeń, które niezmiennie u nas są na pierwszym miejscu, dlatego że mówimy o wydarzeniach, oczywiście o wygranych, o prawomocnych wygranych też. Wszystko, każdy szczegół zna, Kamil oczywiście. Tak, no w końcu, jak już wielokrotnie zapowiadaliśmy we wrześniu, odwiesiliśmy postępowania, które były zawieszone do czasu uchwały Sądu Najwyższego, no i w ślad za tym mamy wokandy wyznaczone i te wokandy przemieniają się w wyroki w Sądzie Apelacyjnym. Jednym z nich jest chociażby ING, również unieważnienie na zasadzie teorii dwóch kondycji, kolejnym mBank, G-Money Bank, na temat konkretnie tego, w jaki sposób sąd decydował w każdej z tych spraw, mogą Państwo przeczytać na naszym blogu Życie bez kredytu, również na naszym Facebooku Życie bez kredytu, czy w grupie zamkniętej Frankowicze Życie bez kredytu. Zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo tam weszli, zalajkowali i będziecie Państwo otrzymywali na bieżąco te informacje. No i oczywiście również rozmowy z naszymi ekspertami, którzy tłumaczą bezpośrednio. To mało czasu jest na to, żeby wyjaśnić Państwu, jak te wszystkie sprawy fizycznie zakończyły się, jaki był los tej sprawy w pierwszej, w drugiej instancji. Także serdecznie zachęcam do obejrzenia tych wszystkich i przeczytania na temat tych wszystkich wyroków właśnie w naszych mediach społecznościowych, bo tam mają Państwo najświeższe informacje. Razem, tak jak już wielokrotnie mówię, z
wydrukowaniem i potwierdzeniem tego, co później opisujemy w formie chociażby wyroków czy uzasadnienia takiego wyroku. A teraz, drodzy Państwo, pozwolimy Wam troszeczkę od nas odpocząć, bo chciałbym zaprosić Państwa do obejrzenia fragmentu programu Katarzyny Urbańskiej, czyli Okiem byłej frankowiczki, w którym to przeprowadziła rozmowę z bardzo, bardzo ciekawą rozmowę z ekspertem na temat oczywiście frankowiczów. Dzień dobry, Katarzyna Urbańska, witam w kolejnym odcinku programu Okiem byłej frankowiczki. Dzisiaj moim gościem jest mecenas Bartosz Sowa, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o wyjątkowym tygodniu dla społeczności Życia bez kredytu. Ten krótki tydzień okazał się tygodniem pełnym sukcesów. Coś się odblokowało w sądzie apelacyjnym i mamy kolejne, już dwie prawomocne wygrane naszych społeczników, członków społeczności Życia bez kredytu. To są oczywiście wygrane na zasadzie teorii dwóch kondycji. Za chwilę sobie je dokładnie opracujemy, rozpracujemy, jak to wyglądało w przypadku naszych frankowiczów, ale w trakcie rozpraw pojawiają się takie rzeczy, które mogą stresować frankowiczów i teraz porozmawiajmy o nich, żeby też uwolnić frankowiczów od obaw i takiego niepokoju, który często mogą zasiewać banki w trakcie rozpraw. Pierwszą taką rzeczą, która pojawiła się również na mojej rozprawie, to jest zarzut zatrzymania. Cóż to takiego zarzut zatrzymania i dlaczego wywołuje lekki lęk? Właśnie, uzasadniony czy nieuzasadniony? No, może wydawać się uzasadniony w naszych sprawach którymi my się zajmujemy, jest przynajmniej na dzisiaj całkowicie nieuzasadniony, gdyż sądy nie uwzględniają tego zarzutu. Ja postaram się jakoś prosto wytłumaczyć, mam nadzieję, że będzie to jasne dla naszych widzów, na czym ten zarzut polega. Jest to jedna z konstrukcji prawa cywilnego, której podstawą jest kodeks cywilny oczywiście, którą banki starają się wykorzystać do tego, aby w pewien sposób, mówiąc tak upraszczając, zmusić kredytobiorców do zwrotu kapitału, który został im wypłacony. Oczywiście mówimy tutaj, jest to możliwe wyłącznie w przypadku, kiedy umowa została uznana za nieważną przez sąd, prawda? Pamiętamy wszystkie te problemy, które dotyczyły choćby teorii dwóch kondycji i teorii salda, prawda? Kiedy był problem, jak te umowy rozliczać, w momencie, kiedy Sąd Najwyższy przeważył, że wyłączną teorią, która może mieć zastosowanie w tego typu sprawach, jest teoria dwóch kondycji, polegająca na tym, że bank ma zwrócić kredytobiorcom wszystko to, co zostało bankowi zapłacone przez te wszystkie lata obowiązywania umowy. Banki próbują oczywiście szukać innych opcji na odzyskanie chociażby tego kapitału, który wypłacili kredytobiorcom. No i tak. No właśnie, wtedy wchodzi ten zarzut zatrzymania. Cóż dokładnie to takiego? Ja może przytoczę artykuł 496 kodeksu cywilnego, który jest podstawą żądań banku. Brzmi on następująco. Jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaoferuje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot. Tutaj jest oczywiście mowa o odstąpieniu od umowy, więc tutaj nie mamy przypadku odstąpienia od umowy, ale wtedy wchodzi w grę artykuł 497, który mówi o tym, że ten przepis, o którym wspomniałem, stosuje się odpowiednio w razie rozwiązania lub nieważności umowy wzajemnej. I słowo umowy wzajemnej jest niezwykle ważne. Tak, bo to jest ten kluczowy punkt, na którym się zatrzymajmy na chwilę. Dokładnie tak, musimy się tutaj zatrzymać, gdyż tu już jest mowa o rozwiązaniu lub nieważności umowy, także wzajemnej. Wzajemnej, dokładnie, umowy wzajemnej. Więc tak jak wspomniałem, banki próbują ten artykuł wykorzystać. Natomiast musimy w takim razie zastanowić się, czym jest umowa wzajemna, gdyż jak wynika wprost z tych przepisów, o których wspomniałem, zarzut zatrzymania może zostać uwzględniony wyłącznie w przypadku umowy wzajemnej. I o umowie wzajemnej tak, mówi... Tak, to dla mnie laika, nie prawnika, umowa wzajemna to jest taka umowa, w której dwie strony wspólnie zgadzają się na jakieś warunki i są w pełni poinformowane o tych warunkach. Czy ja dobrze rozumiem, czy zbyt ogólnie? Częściowo tak, ale dodałbym tutaj jeszcze, bo mamy właściwie definicję kilka przepisów wcześniej, w artykule 487 paragraf 2, który mówi o tym, że umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. To znaczy taką typową wzajemną jest umowa sprzedaży na przykład, kiedy załóżmy, ja z panią umawiam się na zakup powiedzmy samochodu, dogadujemy sobie cenę, którą uważamy za właściwą, ja pani płacę, pani sprzedaje mi samochód, prawda? Więc jedno świadczenie jest ekwiwalentem drugiego. I jakby
specyfiką i to zostało poruszone już w wyrokach sądu apelacyjnego, między innymi jest taki wyrok z 2019 roku sądu apelacyjnego, który nie uwzględnił zarzutu zatrzymania banku, wskazując, że jakby specyfiką ekwiwalentności świadczenia jest różnorodność tych świadczeń, to znaczy nie miałoby żadnego ekonomicznego sensu ani logicznego sensu, gdyby strony umówiły się na wymianę takich samych rzeczy, prawda? Załóżmy, że dysponujemy tą samą książką zakupioną. Kupiliśmy sobie dwie książki w bibliotece, w księgarni i dokonujemy transakcji, która polega na zakupie jednej książki za drugą, które są identyczne. No to po prostu nie ma sensu, prawda? Tak. Więc chodzi tutaj o pewną różnorodność świadczeń. W przypadku umowy kredytu nie ma takiej różnorodności świadczeń, gdyż jedna strona otrzymuje pieniądze, a później te pieniądze spłaca, prawda? Tak. Więc to jest jeden z aspektów, które świadczą o tym, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną i mamy już naprawdę sporo wyroków sądów apelacyjnych, które mówią o tym, że, tak jak wspomniałem, że umowa kredytu nie może być traktowana jako umowa wzajemna. Tutaj tak, jest jeszcze jedna... u mnie też był podniesiony zarzut zatrzymania w trakcie rozprawy apelacyjnej, też został oddalony. Tutaj jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym zwrócić uwagę, gdyż nawet jeśli przyjęlibyśmy, że umowa kredytu jest umową wzajemną, gdyż tym ekwiwalentem są odsetki, no to jednak zwróćmy uwagę na specyfikę kredytu frankowego, o jakim możemy mówić ekwiwalentności w momencie, kiedy na przykład po 13 czy 14 latach spłaty mamy do oddania drugie tyle, co dostaliśmy, prawda? No tak. Przecież nie ma tutaj mowy jakiejkolwiek ekwiwalentności i mogłoby się wydawać, że jest to dyskusja czysto akademicka, natomiast jak widać nie jest, gdyż przesądzenie o tym, czy mamy do czynienia z umową wzajemną, czy nie, decyduje o tym, czy sąd może uwzględnić wniosek czy zarzut banku, zarzut zatrzymania. W naszej ocenie ten zarzut jest niemożliwy, gdyż, jak wspomniałem, nie mamy do czynienia z umową wzajemną i w naszych sprawach, które zostały już prawomocnie zakończone, sądy przychylały się do naszego stanowiska, że nie ma mowy w przypadku umowy kredytu o umowie wzajemnej. Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnej dobrej informacji, a mianowicie książka autorstwa Kamila Chwiedosika jest już dostępna w wersji do słuchania, jest także w wersji do czytania, ale w wersji elektronicznej. Kamil, gdzie można kupić tę książkę w tych właśnie wersjach? Przede wszystkim w Empiku. Książka jest, tak jak słusznie zauważyłeś, dostępna w zasadzie w każdym dostępnym medium, czyli zarówno na e-booki, jak i audiobook. Świetne czytanie lektora Macieja Szklarza, którego zresztą większość z nas zna z Teleekspresu od 20 lat. No i oczywiście książka drukowana w twardej okładce, gdzie mogą Państwo zapoznać się z wszystkimi okolicznościami, które są istotne dla frankowiczów. I oczywiście zapraszam do obejrzenia krótkiego spotu na ten temat. Rozdział 15. Obiekcje frankowiczów związane z pozwaniem banku i jak sobie z nimi radzić. Prawo stoi po stronie frankowiczów. Od dawna jestem o tym przekonany. Każdy kolejny wyrok czy orzeczenie sądu upewniają mnie tylko w tej kwestii. Mam nadzieję, że dzięki tej książce wiesz już nieco więcej o swojej sytuacji i szansach na wygranie sprawy z bankiem. Domyślam się, że ciągle możesz mieć jednak obawy dotyczące pozwania swojego banku. Większość członków społeczności Życie bez kredytu miała je w toku całego postępowania, a nawet po wyroku długo dochodziło do nich, że to wszystko faktycznie się wydarzyło. Żeby cię jeszcze bardziej podbudować oraz rozwiać twoje wątpliwości, w tym rozdziale postanowiłem przytoczyć słowa osoby, która jest moim wielkim autorytetem i z którą dzielę przekonania dotyczące sytuacji frankowiczów w Polsce. Profesor Ewa Łętowska to postać wybitna. Kobieta, która była pierwszym rzecznikiem praw obywatelskich w historii Polski, a także sędzią Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest ekspertką w dziedzinie ochrony praw konsumenta, a z wzorców umownych pisała pracę habilitacyjną. Pozwoliłem sobie zacytować wypowiedzi członków społeczności Życie bez kredytu w zestawieniu z tezami stawianymi przez panią profesor Ewę Łętowską, aby dodać ci wiary w to, że wystąpienie na drogę sądową to najlepszy możliwy wybór. Zrobiłam to. Pozwałam bank, ale lęk nie dawał mi spokoju. Każde pismo z banku, każdy telefon działały na mnie paraliżująco. Banki stosują różne metody, by pokazać nam, konsumentom, że jesteśmy od nich całkowicie zależni. Ja się tak czułam. Wydawało mi się, że jestem dużo słabszą stroną w tym konflikcie, a przewaga jest po stronie silniejszego.
Ciągle się zastanawiam, jak to przetrwałam. Prawo może być wykorzystywane jako tarcza, która kogoś chroni, ale może też być instrumentem opresji. To próbuję powiedzieć. Widelec w ręku osoby, która chce kogoś zaatakować i ma dość siły, też może być niebezpiecznym narzędziem. Kiedy do takich sytuacji dochodzi w obrocie cywilnoprawnym, państwo nie może udawać, że jest ślepe. Banki działające w Polsce miały dostęp do tej wiedzy, bo część z nich to przecież oddziały zagranicznych central, a na Zachodzie znacznie więcej. Już wtedy wiedziano o kredytach walutowych, o nieuczciwych praktykach rynkowych i klauzulach abuzywnych. Zbliżamy się powoli do końca naszego programu, a to oznacza nie mniej, nie więcej, tylko odpowiedzi na pytania internautów. Kamil gotowy, tak pytam, wiecie, żeby zapytać po prostu. Gdzie są te pytania, mój drogi? Gdzie one są? Tu są. Dobrze, mamy. Zaczynamy od Mateusza. Pan Mateusz napisał do nas w takiej sprawie. Jaka jest zasada składania pozwów w Warszawie? To jest pierwsza część. Mhm. Jaka jest różnica w złożeniu pozwu do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, a do pierwszego Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego na Solidarności? No, pytanie dosyć ciekawe, zważywszy na to, że pozew się składa w tej chwili raczej tylko i wyłącznie do sądu, jeżeli do sądu kręgowego, czyli wartość przedmiotu sporu jest powyżej 75 tysięcy, to do Wydziału 28 Wydziału Frankowego, do pierwszego Wydziału Cywilnego to się niestety już sprawy nie mogą tam znaleźć, no bo wszystkie z automatu trafiają do Wydziału 28. Jeżeli chodzi o sąd dla Śródmieścia, oczywiście jest to możliwe na Marszałkowskiej, ale to zależy od siedziby czy też od miejsca zamieszkania i tutaj dotyczy to spraw poniżej 75 tysięcy złotych. Mówimy o wartości przedmiotu sporu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie składania pozwów, jak one fizycznie są składane, no to oczywiście pozew jest skonstruowany zgodnie z tym, jak te roszczenia są przygotowane przez dział prawny, przez analityków również, którzy to udowadniają co do wysokości. No i po prostu składa się pozew w formie fizycznej, w kopiach również, które mają później trafić do banku. Jest to robione na zasadzie już pewnego rodzaju przyjętego przez nas scenariusza. Taki pozew trafia w ciągu 7-14 dni od dostarczenia nam wszystkich dokumentów potrzebnych do złożenia takiego pozwu. Pani Olga napisała do nas w takiej sprawie. Co z kredytami frankowymi po usunięciu wskaźnika LIBOR? Czy musimy podpisywać aneksy do umów? Absolutnie nie. Absolutnie żadnych aneksów proszę nie podpisywać, dlatego że LIBOR zmienia się w SARON automatycznie. Oczywiście, jeżeli mówimy o franku. I tutaj proszę nie podpisywać aneksów, bo banki jak zwykle mogą coś chcieć po prostu przemycić w takim aneksie. Natomiast zupełnie inaczej sprawa ma się z innymi walutami, a w szczególności z euro, gdyż w przypadku euro nie będzie funkcjonował już SARON dla euro, co może prowadzić i prawdopodobnie tak będzie można interpretować brak tego wskaźnika do upadku umowy z uwagi na brak możliwości wykonania tej umowy. Oczywiście bez winy tutaj konsumenta. Także każdą sprawę oczywiście dla kredytu poza waloryzacją do franka, czyli czy euro, czy dolar, czy jen, trzeba przemyśleć pod kątem strategii procesowej, jak wykorzystać właśnie brak tego SARON-u chociażby dla euro, ale jeżeli chodzi o LIBOR dla franka, nie ma to żadnego znaczenia, bo i tak SARON wchodzi w miejsce LIBOR-u na mocy ustawy. Przechodzimy do pytania pana Bogdana. Czy frankowicz przedsiębiorca ma szansę na unieważnienie umowy kredytowej, jeśli zawarł aneks umożliwiający mu spłatę bezpośrednio we frankach szwajcarskich? No tak, tutaj aneks w ogóle nie będzie miał znaczenia żadnego, natomiast sam fakt już bycia przedsiębiorcą w ramach tego rodzaju postępowania przeciwko bankom już jest bardziej skomplikowaną sprawą. No mało powiedzieliśmy, prowadzimy 5 takich spraw na 1300 dla konsumentów. Wobec tego, no jak widać, jakby realia i koszty w ogóle prowadzenia takiego postępowania, w tym opłata sądowa 5%, a nie tak jak w przypadku konsumentów 1000 zł, prowadzi jednak do tego, że bardzo mało jest takich pozwów i tutaj, aby w ogóle wypowiedzieć się, czy jest sens ekonomiczny, czy też prawny dochodzenia takich roszczeń, no to należy wysłać skan umowy, ewentualnie właśnie tego aneksu, który został zawarty, na adres info@życiebezkredytu.pl i wtedy odpowiemy, czy w ogóle możemy dalej coś z tą sprawą zrobić. Generalnie sprawy dla przedsiębiorców są dużo, dużo trudniejsze i podejmujemy się ich tylko w bardzo uzasadnionych przypadkach. Ale się nigdy nie poddajemy.
I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję Ci serdecznie, Kamil. Dziękuję. Dziękujemy Państwu i życzymy oczywiście miłej reszty niedzieli. Do zobaczenia. Do zobaczenia.